Siema widzu, pewnie zastanawiasz się, co to za przystoniak. Ja też nie wiem, ale to jestem ja, oglądający TikToki na moim streamie, które polubił mi Mitro. Wiecie, jak to się skończy. No i oczywiście nie zabraknie pierdolenia w tle mojego brata. Także zostawcie suba na tym kanale, żeby być na bieżąco z moją depresją. I nie pogardzę, jak zostawić też followka na Twitchu, bo za ten odcinek musiałem zapłacić całe 3 złote, więc musi mi się to zwrócić. A teraz miłego oglądania. No. Ja pierdolę. Ale gówno. Co ty mówisz? Czujesz się stary? Czujesz się stary. Wszyscy nowe. No ale czego to dziecko się dzieje? Sam się dzieje. No, ja coś osiągnąłem w życiu, a ty co? No, graj se w Valoranta! Lamborghini jest rasistą? Kurwa! Nie, dobra! Ale to jest wydech, to nikt nie mówi przecież. Jak podrywać Lenę? To proste, słuchaj. Mówisz jej tak. Cześć, zabrałbym cię do kina, ale nie pozwalają wnosić własnych słodyczy. No jest twoja. Dorzuć tam jeszcze baby girl, my little bee, coś takiego. Łowisz tą foczkę, trzymam kciuki. Ja ci dam chyba najlepszy pick-up line. Dupa jeża, zawsze świeża, jak nie świeża to nie jeża. I pytasz się jej, czy chce zostać twoim jeżą, nauczony przez Mitra. I kurwa działa, 2 na 3 baby się na to złapały. Ty... Co mam zrobić, gdy w wieku 14 lat nie schodzi mi skórka? Kolego, nie marnować czasu na zadawanie pytań panu z TikToka, tylko udać się do lekarza. Pozdrawiam. Ja pierdolę. A on to jeszcze na poważnie odpowiada. Ja pierdolę. No, schodzi ci skórka? Nie, kurwa. Napiszę. Napiszę do niego z poradą. Ja pierdolę. A to ma schodzić? Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo, ja pierdolę. Nie masz poczucia humoru. Ja nie mam poczucia humoru. Do pana to. No, Fianów Podlaski. Ja pierdolę. No powty. Wiesz, jaką kurwa najlepszą linijkę ja mam, kurwa, jak idę spać? No, jesteś gorąco jak twoje wrotki. Nie, kurwa, idioto jebany. Skakuj z wrotek, chodź mi się poleżeć. Tak. Nawet na wrotkach nie jeżdżę tak jak na tobie. Nie, chciałem bardziej powiedzieć, że idę grać w Minecraft i chcę klocka na mnie, kurwa, postawić. Ja pierdolę. A to jest dla ciebie zainteresowanie? Chciałbyś, żeby przy stosunku z dziewczyną dziewczyna oddała kał na twoją klatę? Tak! Gratulacje. Ja nie rozumiem, po co coś takiego nagrywać w ogóle. Jakby po chuj. Dlaczego to polubiłeś? Nie rozumiem, dlaczego ludzie nagrywają takie filmy, tak? A ci się nagrywanie, kurwa, znudziło? Ale co? Nudziło ci się, kurwa? Bo zaraz może ci się znudzić. Ogarnij się, kurwa. Jak ci się fajnie tam nagrywa, to nagrywaj, bo ci, kurwa, jebnę i skończy. No widzisz, się. Ale ja nagrywam przynajmniej komentarzy, kurwa, z Minecraftem w tle, a nie to, że, kurwa, mi przyjaciółka zmarła na TikTokach. Ja pierdolę, dobra, nie kończę z tobą. Masz dramę, kurwa, w tym momencie. O, może zrobić mi najwyżej gałę, kurwa. O, ja zbyt na chwilę, dosłownie z 3 minutki. Każę wam, kurwa, DM z Mitrem. A w sumie nie mogę, bo to banable jest. Tu jest większość rzeczy banable. Pokażę wam, jak wyglądają DM-y w momencie, kiedy tworzysz jakąś nutę z Mitrem. Ja co ty ich, kurwa, obgadowujesz? Tak wyglądają DM-y, jak chcecie nutę z nim stworzyć. No, kurwa, szybko trzeba wymyślić. A najlepsze było, że jak raz... To by chciałem wysłać plik o nazwie chutery, to już był taki plik na komputerze. No, 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 yes!
Lubię taki content. W sensie ludzie jedzą tam różne rzeczy, przeróżne. Ja pierdolę, Mitro. Ale są bimbały, cochy, didy. Cię to kurwa śmieszy, tak? Nie, bardziej ekscytuje. Mogę ci w 5 minut babę znaleźć, a ty kurwa takie rzeczy robisz. Słuchaj, znaleźć babę, która jest kurwa... No, nie będę nawet kończyć, bo w sumie dobrze zakończyłem. A znaleźć taką, która pokocha ci takiego, jakim jesteś. Czyli patusem jebanym, chciałem powiedzieć coś złego, ale nie powiedziałem patusem, że kurwa ogółem, lubisz se pograć w gry, lubisz być po prostu menelniem, jesteś syfiarzem, kurwa, może wywalony w tego, to jest sztuka, kurwa. Nieprawda, poznale... mogę ci jak girluwę załatwić. No. już mi kurwa femboja załatw, może. Kurwa. Wiesz, że to jest jeszcze prostsze, nie? Ale ładnego femboja. Nie mogę ocenić, ale znam osoby, które ci to ocenią. No ja też znam osoby. No zniczu. Dałem się do lawendy. Dobra. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy grać. Jak masz pomysł na kolejnego TikToka, to pisz w komentarzu. No bo obok łóżku nie czeka twoja twarz. Gdyby nie ty, to komu mówiłbym na dobranoc i budził rano. Z kim innym miałbym kłócić się, jak nie z moją damą. Gdyby nie ty, nie umiałbym znaleźć szczęścia. Gdyby nie ty, nie powstałaby lawenda. Może poczuję spokój, jak mój hajs obrócę w popiół. Pierwsze, ten chłop jest giga idioto, bo napisał kłócić się przez zło otwarte. Wiesz, że mam dysortografię i tego nie zauważyłem, nie? No wiem, bo ty mnie pytasz, jak się który kurwa pisze. No kurwa, czasem zapominam, tak? Jak oceniasz dogrywkę? Dogrywkę oceniam? Kurwa, na początku wyjebał się z bitu, że bit w chujowo wszedł, a potem kurwa gitem było, tylko nie tematycznie, ale tak to mega props, kurwa. To coś dla ciebie, coś dla ciebie. Nie, kurwa, nie. Dlaczego ludzie się tak u... Nie, ale gówno. Cosplay, kurwa. Najsmutniejsze wersy w polskim rapie. Cicho, Stasiu, teraz. Miałem operację, musieli ujebać połowę piuta. Nie mogę jeszcze przez pół roku ruchać. Ja pierdolę. Pow, masz baby facę i dużo mięśni i nikt nie może się domyśleć, ile masz lat. No między 16 a 25. Baba nie pójdzie na siłkę wcześniej niż 17, wariacie. Ja znam. W sensie pójdzie, ale ciula będzie z tego efektu, więc to jest 21. Elo. On the floor, smack that, till you get so smack that, till you get so smack that, oh, smack that. Gdzie się patrzysz? Jakiego koloru były drzwi? Białego. No bo ten od nowa puściłeś, kurwa. Czarne były poza tym. Były, kurwa, chyba biało-przezroczyste. Idioto jebany. Jaka jest ramka, kurwa? Czarna jak ja, dalej. Tak. Wiesz co, na początku pomyślałem, że to no. Wawrzyniak jest. Zniszczył miał taką fotę przecież na grupie, pamiętasz? A no, pamiętam. Wejdź to, co na czacie wysłałem. To nie jest banable jak coś. Aha, już nie ma, a jest. No, kosmetyczka to już by się zgrzała i by jej bicepsy porosły. A to porządnie trzeba, taką stopę. I tu też, no. Ta część tutaj niestety też. I jeszcze paluszki tu z boczku. O, o, o. Nie no, ale bad boy, dobra, dalej. Ja lubię pokazy mody, nie? Często Kanye West robi takie, przykładowo widziałeś ostatnie pokazy mody? W błocie były, czaj. Połowa się tam prawie wyjebała. No. A co tu jest ciekawego coś, bo to tu nic nie ma. Ładny kostium. Ładny kostium jest po prostu. Fajna kolorystyka dobrana, proste. O, to jest mój ulubiony TikTok. Właśnie, kurwa. Myjesz plecy? No, kurwa. Jak to robisz? No mydlasz się, kurwa, nie jestem hardkorowy koks, że się nie mogę po plecach, kurwa, tego. Jeśli umiesz się podrapać po plecach, to czemu nie możesz się namydlić, kurwa? No ale tam na samym środku, gdzie nie możesz złapać, to co robisz? Oczywiście, kurwa, że mogę złapać. Kurwa, ja nie jestem karłem, żeby nie dosięgać środka, kurwa. Jak ty masz 1,70 m, wariacie? Mam 1,87 m. To ty pierdolisz, ja mam 81. Rel, z
Skurcz. Skurcz jest mega fatalny. Raz tak miałem, że spałem sobie, mnie skurcz w nodze złapi się z łóżka spierdoliłem. Oglądaj do końca. Bardziej mnie interesuje, co ty dziecko robi. Popisuj się. Najgorsze ćwiczenie na mięśnie pośladkowe. Czemu to chyba polubiłeś? Bo ja ćwiczę. Dupę ćwiczysz? Tak. Czyli przygotowujesz się na to, żeby komuś dać dupy? Nie, na to, żeby mocno ścisnąć poślady, żeby żaden filtr się tam nie zmieścił. Rozumiem. Jeśli masz ją taką kurwa rozwaloną, to tego. Wystarczy rozszerzyć poślady, a jeśli masz ją umięśnioną, chłopie, to jak ścisz jeszcze nie maszuje. Wykonując to ćwiczenie możecie mieć problem, żeby znaleźć spodnie, które wejdą wam na pośladki. O mój Boże, bardzo duży rel. O co tu chodzi? To jest? To mi się na głównej wyświetliło i polajkowałem. Patrz na komentarze. Baby, where you work? I'm Tinker. She's so cute, I wanna touch it. O kurde, to touch. Cześć, kurwa. Czemu jest zbliżenie na jej dupę? Zapytaj to Hyper Charlie. I wanna touch it. Żygam tobą. Z I wanna touch it, kurwa. Mommy, sorry. O Bella Port. Yes, honey. Do you want me to make you some breakfast? O mój Boże. Chciałabyś, żeby Bella Port była twoją mami? Zapisz mi to. Jak to pobrać? Sorry. Yes, honey. Do you want me to make you some breakfast? Yes. Mommy, sorry. Yes, honey. Do you want me to make you some breakfast? Yes. Mommy, sorry. Yes, honey. Do you want me to make you some breakfast? Co to robi? Uspokój się, kurwa. Kowania chłopaków, które uwielbiamy. A tego nie oglądałem. Chłopaki, możecie tak robić. Numer jeden. Jak podejdziecie i się przytulicie, a najlepiej tak przytulicie od tyłu. Cześć, taką randomową babę od tyłu przytulić? Ja wiesz, że ja jestem czarny, więc dostałbym jeszcze z raszaczem. No a ja bym dostał numer telefonu. Bo jesteś kurwa przystojny. Na policję. Czyż nie możecie robić tego za często, bo my tego wcale tak bardzo nie lubimy. Umiarkowanie. No to kurwa, lubi się to czy nie? No ja pierdolę. Ale... No idiotko, kurwa. No idiot, widać, że jest biał. Blondyną jebaną. Kurwa, mówisz coś, co tego kochamy, kurwa, ale jednak tego zbyt nie lubimy. Kot mamy się, kurwa, mać domyśleć. Wspólne, oglądamy. Boże, i muszę cofnąć, bo nie słyszałam, bo jesteś, kurwa, świnią. My tego wcale tak bardzo nie lubimy. Umiarkowanie. Numer dos. Jak zaproponujecie nam wspólne oglądanie mecz? Spoko, fajnie, wiem, że najlepiej jest oglądać mecz z ziomkami. Spoko, tu powiedz, co to spalony. Numer 3. Uwaga, teraz to będzie taki mini sekret. No, jak chcecie jak bardziej wzbudzić się. Oglądając gałę, kobieta może zrobić przykładowo śniadanie. Jesteś spierdolony, nie słyszałem, bo się na tobie skupiłem, że farmazony gadasz. Jesteś idiotą zboczonym. Jak chcecie bardziej wzbudzić jej uwagę, to nie możecie być iść za nią 24/7. Dlaczego? To jest trochę przykre, ale ta dziewczyna może się znudzić. No, damn. Lepsze co możecie zrobić, to wiecie, tutaj jakiś komplement, potem możecie pójść na przykład porozmawiać z kimś innym. Ona będzie mieć wtedy takie podświadomie, z mojej strony to też musi iść. Czyli jeśli dajesz za dużą uwagę dla baby, to ona się tobą nudzi i się zostawia. Bije do mesto z pod siedzibą TVN, bo jestem pojebany, ale kurwa wojewódzki również. Więc będziemy idealnymi przyjaciółmi. To już 16 esej, który dla niego napisałem. I przyniosłem do siedziby TVN-u. Bije do mesto. Kurwa jest zbanisz. Idiota jebany.